Jakub Bujnik, redakcja Goniec.pl. Moim dzisiejszym gościem jest Jan Kietliński, nasz korespondent w Kijowie. Dzień dobry, Janku. Cześć Kuba, witam wszystkich serdecznie. Powiedz mi proszę, ile czasu już jesteś w Kijowie? Praktycznie chyba od początku wojny, prawda? W sensie na Ukrainie. Jeśli chodzi o takie sporadyczne wyjazdy do Ukrainy, to tak, w zasadzie od drugiego tygodnia wojny tutaj jeżdżę. Natomiast w Kijowie jestem już prawie od miesiąca i powiem Ci, że już stał się on dla mnie drugim domem. Jasne. No właśnie, chciałbym się Ciebie zapytać, co się zmieniło od początku wojny, jeżeli chodzi o emigrację Ukraińców ze swojego kraju? Czy nadal tak mocno uciekają przed wojną, czy może jest tendencja odwrotna? Może jednak już wracają, bo jednak, tak jak rozmawialiśmy w poprzednich naszych programach, jest już trochę bezpieczniej, ta normalność wraca do kraju. Wiesz co, myślę, że tak jak pamiętasz, w trakcie naszych wyjazdów na granicę mieliśmy do czynienia z ogromną presją. To były kolejki sięgające nawet 40 kilometrów. Ludzie po kilkadziesiąt godzin czekali, żeby przedostać się do Polski. To była masowa panika. Ludzie ze wszystkich terenów Ukrainy po prostu uciekali do ościennych państw. Dzisiaj ta tendencja jest zdecydowanie odwrotna. Mieliśmy do czynienia z ogromnymi kolejkami na granicy przed świętami Wielkiej Nocy. Ludzie wracają do domów, nawet w terenach objętych ostrzałem. Wielu tęskni za domem, za bliskimi. Wielu też po prostu chce zobaczyć, co z tego domu zostało. Ponieważ no, niestety w obwodzie kijowskim, w obwodzie czernichowskim, w obwodach wschodnich są po prostu miejscowości, które całkowicie zostały zmiecione z powierzchni ziemi, które były po prostu normalnymi przedmieściami, na przykład tak jak Bucza, Irpin, Hostomel, miasta, o których było głośno, o których wie praktycznie każdy. Ludzie wracają, chociaż podróżowanie po obwodach jest nieco utrudnione, wiele mostów jest po prostu zburzona, o czym też się doskonale przekonaliśmy. I powiem Ci, że w trakcie moich wizyt właśnie w Buczy, w Hostomelu, w Irpieniu, w Borodziance, szczególnie w tych pierwszych trzech miejscowościach, to były po prostu, to jest widok wprost szokujący. To są zwykłe przedmieścia, które wyglądają niczym na przykład Wawer w Warszawie, Józefosław, przedmieścia polskich miast. To są osiedla domków szeregowych, to są osiedla domków jednorodzinnych, prywatne szkoły, przedszkola, nowe osiedla mieszkaniowe, nowe centra handlowe, które dzisiaj w wielu przypadkach są po prostu obrócone w ruinę. Oglądanie tego jest wprost surrealistyczne, natomiast wyobrażam sobie, że wiele osób, które opuściło te domy, chce po prostu do nich wrócić, zobaczyć, czy i kiedy będzie można taki dom odbudować i wrócić do normalnego życia. Zresztą przebywając we wsiach, nie mówię już w tym momencie o przedmieściach, a o wsiach, które są w obwodzie kijowskim czy w obwodzie czernichowskim, które były pod okupacją, ludzie tak naprawdę cieszą się tym, że żyją, są po prostu przeszczęśliwi i mówią wprost, że nie obchodzi nas dom, nie obchodzi nas to, co straciliśmy. Najważniejsze jest to, że żyjemy, że jesteśmy cali, że nasi bliscy są cali, bo wiele osób po prostu takiego szczęścia nie miała. I naprawdę nie spotkałem ani jednej osoby, naprawdę powiem Ci to zupełnie szczerze, przeprowadziliśmy takich rozmów dziesiątki, nie spotkałem ani jednej osoby, która patrzyłaby na swój zrujnowany dom i miałaby w oczach łzy. Wszyscy cieszą się z tego powodu, że żyją i mówią, że po prostu tej sytuacji nigdy nie zapomną, natomiast chcą wrócić do domu, chcą ten dom odbudować, chcą stworzyć nowe wspomnienia i oczywiście jest to dla nich trudne, aczkolwiek może brzmieć to nieco surrealistycznie, emocje w tych miejscowościach są nieprawdopodobnie pozytywne. No właśnie, trochę mi skradłeś pytanie, bo chciałem Ci zadać, że powrót do swojego kraju, bo jest bezpiecznie, to jedno, ale jeszcze trzeba mieć gdzie wracać. Powiedz mi proszę, czy ze strony, jak wygląda pomoc teraz? Czy niektórzy już właśnie coś robią w kierunku odbudowywania tych domów? Czy, no jak sobie radzą? Bo tak jak powiedziałeś, ten widok jest taki, że nie mają gdzie wrócić.
Wiesz co, wiele osób w tym momencie na przykład oczekuje na komisje państwowe, które będą przyjeżdżać i wyceniać domy, mają dostać rekompensaty. Wiem, że wiele osób, które straciło swoje mieszkania na przykład właśnie w Buczy i w Irpieniu, otrzymało nowe mieszkania w budynkach, które nie zostały dokończone, które są w stanie deweloperskim. Wiem, że zgodnie ze słowami prezydenta Ukrainy, każda osoba, która straciła swój dom, otrzyma nowe lokum po wojnie. Jeśli chodzi o nadzieję na to, wiele ludzi w to wierzy, ale są i sceptycy, którzy po prostu uważają, że te pieniądze nigdy do nich nie trafią. Aczkolwiek starają się po prostu żyć. No, byliśmy na przykład właśnie w miejscowości Moszczun, która była bardzo zniszczona. W tej miejscowości jedna z mieszkanek po prostu powiedziała, że czekali na komisję bardzo długo. W ich ogrodzie spadł pocisk. Oni zdecydowali się tam wrócić z trójką dzieci. No i mówią, że nie mogliśmy czekać, nie wiem, 3 tygodnie, 4 tygodnie, bo nasze dzieci biegały wokół tego pocisku. Tam wszędzie leżał metal, więc oni po prostu zdecydowali się teren uprzątnąć. Zrobili zdjęcia, aczkolwiek teren został uprzątnięty. Jedna z mieszkanek Moszczuna też powiedziała, że właśnie nie mogłaby porzucić tego piękna, bo rzeczywiście wiele z tych miejscowości pod Kijowem jest wprost przepiękna. Są położone w lasach, nad jeziorami. Ona mówi, że piękna swojego terenu nie mogłaby porzucić, mimo że dzisiaj jej działka jest rozjeżdżona pojazdami opancerzonymi, czołgami. Jeden z takich pojazdów spalony leży dosłownie w jej ogródku. I ona po prostu mówi, że mają wszystko, tylko nie starcza im sił fizycznych, i ona, jak i inni mieszkańcy Moszczuna, zapraszają ludzi z całej Ukrainy i z całego świata do tego, że jeżeli chcieliby przyjść i po prostu fizycznie pomóc im w uprzątnięciu terenów, w odbudowie domów, mogą liczyć właśnie na zakwaterowanie, na wyżywienie w ramach podziękowania za taką pomoc. Ja zresztą sam się nad tym zastanawiam, czy nie przyjechać tam właśnie do Moszczunu i czy nie pomóc w te wakacje w odbudowie domu właśnie pani Wiktorii, o którym ci przed chwilą mówiłem. Ludzie, no tak, no ludzie po prostu wracają i to jest normalne. Wiesz, wielu z nich, wielu Ukraińców, których my na przykład widzimy, którzy przyjeżdżają do punktów recepcyjnych, którzy stali w tych kolejkach na granicy, to są bardzo ubodzy ludzie. To są Ukraińcy pochodzący z małych miejscowości, to są ludzie, którzy pochodzą z ubogich wsi, z ubogich części miast, którzy po prostu najzwyczajniej w świecie bali się wojny, ale nie mieli środków, ani nie mieli miejsca, do którego mogliby pójść, więc w ostateczności po prostu udali się za granicę, wiedząc, że mogą liczyć tam na pomoc. Wielu Ukraińców, którzy opuścili kraj, my ich po prostu nie widzimy, ponieważ oni mieli środki na to, żeby wylecieć za granicę. Zresztą ja pamiętam, że byłem w pierwszych tygodniach wojny na lotnisku Chopina i praktycznie całe lotnisko było pełne Ukraińców, którzy lecieli wszędzie, do Francji, do Niemiec, do Stanów Zjednoczonych. To były, to właśnie o tej części tej emigracji się po prostu nie mówi, że po prostu Ukraińcy mieli tutaj normalne życia. Wielu z nich wie, że kiedy wyjedzie, będzie musiało na przykład zrezygnować z poziomu życia, które do tej pory miało. Mieli pracę, mieli dom, oni wolą po prostu wrócić do swojej pracy, starać się utrzymać stanowisko, odbudować dom, ponieważ wiedzą, że są u siebie, że mimo że nadal trwają działania wojenne i oni są w pewien sposób zagrożeni, to po prostu wiedzą, że są u siebie, że ten dom, to życie, które mieli, że będą w stanie je na nowo odbudować. Wielu po prostu, no, myślę, że jest to zupełnie zrozumiałe. Nie wyobrażałoby sobie, że mogliby teraz pojechać i porzucić swój dom, porzucić swoją pracę, porzucić swój poziom, żeby na przykład zbierać truskawki w Polsce, żeby sprzątać toalety w Niemczech. I ja nie mówię o tym, że to, że takie oferty się pojawiają, że to jest złe, bo to jest wspaniałe i wielu Ukraińców na pewno z tych ofert skorzysta, szczególnie osób, które zajmowały się dokładnie takimi samymi zadaniami u siebie w kraju. Mówię właśnie o ludziach, którzy naprawdę stracili bardzo wiele i oni chcą to po prostu odzyskać. Powiedz mi, a jesteśmy w stanie ocenić, czy więcej osób teraz wyjeżdża, czy wraca?
Powiem Ci, że nie przyglądałem się tym statystykom, więc nie będę kłamać, natomiast zdecydowanie jeśli chodzi o obwód kijowski, o Kijów, tu nie ma nawet o czym rozmawiać, tutaj zdecydowanie większość mieszkańców już wróciła przed świętami Bożego, przepraszam, przed świętami Wielkiej Nocy, na granicach były ustawione ogromne kolejki, mówiono o tym, że te granice przekraczało w tamtym okresie nawet 60 tysięcy osób dziennie, granice z Polską. Także dzisiaj nie wiem, musiałbym się temu przyjrzeć, aczkolwiek podejrzewam, że naprawdę większość osób wraca do domów, szczególnie z terenów, które do tej pory nie były pod żadnym ostrzałem. Ludzie po prostu zauważyli, że mogą do nich bezpiecznie wrócić. To jeszcze tak zapytam Cię, Janku, na koniec. Czy w Ukrainie jest bezpiecznie? Bo w jednej z naszych rozmów właśnie a propos powrotów powiedziałeś, że między innymi mer Kijowa jeszcze sugeruje, że jeszcze może to nie jest ten moment, kiedy powinni mieszkańcy wracać. Powiedz mi proszę, jak to wygląda? Sugerował to, Witalij Kliczko sugerował, żeby nie wracać jakieś 2-3 tygodnie temu. Dzisiaj już takich głosów nie ma. Dzisiaj mówi się po prostu o stosowaniu się do komunikatów rządowych, o nieignorowaniu alarmów. Natomiast do powrotu Wołodymyr Zełenski w trakcie z jednej z wypowiedzi powiedział, że po wojnie planują ruszyć z kampanią, która zachęci wszystkich Ukraińców do powrotu do kraju. Zresztą widać to w nastrojach Ukraińców, którzy od wielu lat mieszkają za granicą. Oni mówią, że po wojnie chcą wrócić do swojego kraju, chcą zacząć go odbudowywać, ponieważ dzisiaj otrzymali tę ogromną szansę na budowę zupełnie nowego państwa, na budowę europejskiego państwa, bez korupcji, w co po prostu przed wojną wielu Ukraińców nie wierzyło. Jasne. No nie mogę się z Tobą nie zgodzić. Pamiętam także nasze rozmowy z osobami na granicy, które czy w rozmowie ze mną, czy z Tobą mówiły, że jak tylko sytuacja się unormuje, to na pewno wrócą do swojego kraju, bo to jest właśnie ich kraj, to jest ich dom. Dokładnie tak jest i powiem Ci, że ja to też widzę po swoich znajomych z Ukrainy, którzy mieli bardzo negatywny stosunek do tego kraju, czuli się wręcz poszkodowani, że z niego są, że pochodzą właśnie stąd. Dzisiaj ten stosunek po prostu zmienił się o 180 stopni. Oni wspominają, że po prostu tęsknią, że chcą wrócić do Ukrainy po wojnie. Część, nawet jeżeli nie wrócić, to po prostu być tutaj jak najczęściej i działać na rzecz swojego kraju. Myślę, że sytuacja się zmienia w momencie, w którym do Twojego domu puka wróg, zabiera Ci ten dom, grozi, że go zniszczy, grozi, że zabierze go na zawsze. Myślę, że wtedy w każdym budzą się nastroje i taki stosunek, o który siebie nigdy nie podejrzewali. Jasne. Janku, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i tą relację. I słyszymy się, mam nadzieję, już następnym razem w Warszawie. Dzięki, Kuba. Do usłyszenia. Moim i Państwa gościem był Jan Kietliński, nasz korespondent, który obecnie przebywa w Kijowie. To jest kanał Goniec.pl. Jakub Bujnik, bardzo dziękuję. Subskrybujcie nasz kanał. Więcej takich treści na portalu Goniec.pl.